bardziej magicznych przygód. Cry Babies Storyland. Szczęśliwych nie urodzin, tak, Alice. Bardzo dobrze, Bruni. Tina, jeszcze trochę. Doty, dobrze ci idzie. Dalej, Bobasy, dziś impreza balonowa. Hej, balon ucieka. Kto go zgubił? Wszystkie uciekają. Balony, wracajcie. Niedługo impreza. To książka przyciąga balony. Z krainy magii czar ten płynie. Z krainy, co z problemów słynie. Trzeba sprawdzić, co się tam dzieje. Dawno, dawno temu był sobie Bobas pełen szczęścia, co codzień robił dla siebie przejęcia. Balony drogę wskażą, a co dalej się okaże. Tak bardzo mnie ciekawi, jaka czeka nas przygoda. Hej, nie skończyliśmy, wracajcie. Spójrz, kto to jest? Zostańcie. Hej, nazywam się Doty, a ty? Alice. Jesteś smutna, dlaczego? Nie mam z kim świętować moich nieurodzin. Jest coś gorszego od spędzania nieurodzin w pojedynkę? Nieurodzin? Skoro urodziny to dzień, w którym się urodziłaś, to nieurodziny są każdego innego dnia, a goście? Bo ja wiem. Zawsze przychodziła Rabi, ale dzisiaj chyba zostanę tu sama. Ha? Nareszcie, Rabi, gdzie się podziewałaś? Rabi, dość! Jak mamy świętować, skoro przychodzisz z taką miną? Spokojnie, Alice, zostaniemy z tobą. Zaśpiewamy piosenkę. Ale śpiewa się w urodziny. Oj, coś wymyślę. We wish you a very happy, happy, happy birthday. It's so great to celebrate it every single day. Time for a creation. It causes a sensation. Let's light the candles. Yay! Blowing out my candles, I feel like a queen. Every day we'll eat and play with joy, we'll dance and sing. O co chodzi, Rabi? Nie teraz, nie widzisz, że świętujemy? Chodź, śpiewaj z nami. Time for a creation. It causes a sensation. So great to celebrate it every single day. Jednego dnia nie świętuję. A co wtedy świętuję? Świętujesz urodziny! O, nie możemy zjeść tortu, zanim nie zdmuchnę świeczek. Pośpiesz się, no i zdmuchnij je. Pomóżmy! Brawo! Super! Ha? Nie zgasły? Mocniej! Mój tort! Ech, mam go. Znowu ty? Jestem bardzo zajęta. Nie ma rzeczy ważniejszej niż nieurodziny. Dalej, bawmy się! Alice, świętujemy cały dzień. Powinniśmy już wracać na drzemkę. Nie możecie iść. Zobaczcie, ile mamy prezentów do rozpakowania. Ojejciu, aż tyle? Na pewno nie zdążymy ich rozpakować przed końcem nieurodzin. A może uczcimy coś innego? Nigdy nie kończę świętować nieurodzin, bo obchodzę je każdego dnia. Hej, a wy dokąd się tak śpieszycie? I skąd macie ciastka? Dobra, powiedz, Alice, ile nie urodzin z rzędu obchodziłaś? No nie wiem, nie liczyłam. Ale wiem za to, że następne 100 spędzę z wami. Jeszcze 100? To dla mnie o wiele za dużo. No już, Bobasy, Doty, zaśpiewaj mi coś. Znam jedną piosenkę. Musimy zdmuchnąć magiczne świeczki. Nie damy rady. Bruny, użyj baniek, by rozstawić filiżanki. Filiżanki? Te, które wychodzą? Hej, wracajcie. Chodźmy, póki skupiła się na torcie. Już. Hej, dokąd idziecie? Nikt nie ucieka z moich nieurodzin. Mój tort. Hej, Rabi, to wszystko są moje rzeczy. Nie rozumiem, dlaczego nie chcesz świętować razem ze mną nieurodzin. Nie rozumiesz? Dziś urodziny Rabiego, to dlatego ciągle cię zaczepiał. O, bardzo przepraszam. Cały czas myślałam tylko o sobie. Są rzeczy ważniejsze niż moje nieurodziny. Twoje urodziny. Masz, wszystkie prezenty są twoje. Jej, brawo! Brawo! I tak historia Alice się skończyła, gdy urodziny komuś innemu niż sobie urządziła.